Po raz kolejny przejeżdżamy przez Czechosłowację i znaleźliśmy tyle wina, że zapraszam was wszystkich na ognisko. Pierwszy raz zdarzyło mi się mieć 4 skrzynki z narzędziami i to w Czechosłowacji. Kupiłem od razu wszystkie. No i znowu dostałem mandat w nocy na granicy z Madziarami. Dlaczego? Sprawdź to. Czy jesteście gotowi na powrót? Ja wychodzę z mojego motelu, zapinajcie wszyscy pasy, bo będę kierował. No to w drogę. Dobra, juniorski, weź się sam zapnij, bo i tak nie umiesz jeździć. No, siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy. And welcome back to Gruchot! Woo! Dokładnie, powracamy sobie dzisiaj do Gruchota. Wiem, że mnie bardzo długo nie było, było to spowodowane moim wyjazdem za granicę, a dokładniej do Chorwacji, ponieważ byłem oczywiście znowu na wakacjach, bo tak co miesiąc na wakacje jeżdżę. Teraz już jest za zimno, więc nie będę jeździł, więc teraz macie codziennie filmiki i muszę wam powiedzieć, że został odbanowany mój kanał na YouTubie, jeżeli chodzi o live streamy i będę teraz live streamował. Nowa kamerka jest, softbox nowy już jest w drodze, nowe oświetlenie też będzie z tyłu i tak dalej, także możecie się spodziewać jakichś tam nowinków na moim kanale, na moim pysku, albo coś takiego. Troszeczkę zgrubłem, troszeczkę jestem teraz znowu grubcio, bo jak to jest na wakacjach, no cały czas się chodzi do restauracji, cały czas się żre, cały czas się piwska pije, nic się nie robi, tylko się siedzi, albo leży, albo pływa, albo coś tam. I jestem taki grubasek teraz, taki, że aż tak grubasek, nie, dobra. New game, continue. Ja teraz nie wiem, gdzie my tutaj jesteśmy, ale wydaje mi się, że jesteśmy chyba w Czechach, z tego co mi się wydaje, bo wiem, że wróciliśmy się, żeby zdobyć tam troszeczkę więcej pieniędzy, czy tam nam się auto zepsuło. Chociaż czekaj, gdzie my jesteśmy? Ej, ja tutaj nic nie widzę. Dobra. Przepraszam, że mi się tak odbija, ale piję sobie ciepłą herbatę, bo jest naprawdę już tak super zimno u mnie, że to jest po prostu masakra. Takie są uroki niestety życia na Bawarii, kurde, i szybko się zimno robi, szybko się ciepło robi i szybko się też zimno robi, także masakrę muszę wam powiedzieć. Też troszeczkę szlocham, mam troszeczkę katar, ale no nieważne. Dobra, jesteśmy sobie teraz tutaj w apartamentowcu. Ja sobie tutaj teraz zobaczę, czy... Zostawimy tutaj jeszcze jakieś pieniążki, get out of there. Okej, dobra, idziemy sobie teraz tutaj do góry zobaczyć, czy tutaj nam przypadkiem pieniążki nie dadzą. Z tego co mi się przypomina, to my już mamy dosyć fajnie rozbudowany nasz samochodzik. Dobra, nikt nam nie chce dać pieniędzy. I z tego co mi się wydaje, to my mamy chyba już tak malutko pieniędzy, ponieważ ja sobie zupgrade'owałem tego naszego gruchota. I żeby was nie okłamać, mam już prawie wszystko nowe, z tego co mi się wydaje. O, jak ładnie jest zaparkowany, dlaczego on tak ładnie sobie tutaj stoi? Dobra, tutaj pociągniemy za drążek, jak ja lubię... już chciałem coś powiedzieć, ale później będą jakieś memy na ten temat, nie? Dobra, no musimy się tutaj troszeczkę zreperować, a z tego co mi się wydaje, to my chyba troszeczkę też kasy nie mamy. Otwieraj te drzwi, obsrane. Ile mamy tej kasy? 37, widzicie? Widzicie, to jest właśnie ta lipa, bo ja się spodziewałem, że my troszeczkę sobie kasy uzbieramy. Wody też nie mam. Wodę też trzeba kupić, bo chociaż mówiliście mi, że jak się odkręci wodę... Czekaj. Jak się odkręci... No dawaj. Dobra. Jak się odkręci wodę i się wskoczy na to... A przecież tutaj skakać się nie da. Jak mnie znowu ktoś strollował, ktoś mi powiedział, że trzeba wskoczyć na szafkę, a przecież się tutaj kucać... A, da się kucać? Okej, kucać się da. Ale skakać się nie da. Skakać się nie da. Jump też nie działa. Także no nie wiem. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj do góry. Hello, gdzie myśmy spali? A myśmy na dole przecież spali. Jezus Maria, jak jestem nieogarnięty. Tak to jest właśnie, jak się wraca po wakacjach i człowiek jest nieogarnięty. O, dobra, tu jest dalej otwarte, to dobrze. I teraz tak, odkręcamy sobie wodę. No ale... Widzisz? No nie da się, no nie da się. Nie da się. Nie da się! Ale lipa, nie? Ale lipa. No lipa, nie da się tutaj. Jeżeli... Nie da się tutaj napełnić tego zbiornika. Jeżeli wiecie, jak się napełnia tutaj zbiornik z tego kranu, bo ktoś mi już kiedyś pisał, że da się po prostu tutaj skorzystać z tej wody, no bo przecież to w sumie po to tutaj jest. Dobra. Umiemy klapkę. Zobaczymy, czy mamy, kurde, jakieś... the keys just above you. A czekajcie, co ja tutaj mam w ogóle? W bagażniku. To jest warte nic. To jest po prostu nic nie warte. Nic, po prostu nic. Paliwo mamy, dwie opony mamy. Z tego się nie muszę
tytułu przejmować. Ile mamy tutaj paliwa? 7 na 10. To może sobie tutaj troszeczkę wlejemy tego. A nie, zatankujemy sobie zaraz, dobra. I tak musimy podjechać na stację i tak zobaczyć, czy. O, ciup. ale uderzyłem w tego naszego gruchota, nie? Dobra, bierzemy teraz nasze kluczyki z lajki, okej, odpalamy ładnie, pięknie i jedziemy, dobra. I teraz tak, gdzie tutaj była stacja benzynowa? Po której stronie? Tu mamy motel, stacja chyba tam była, nie? Nie no, czekajcie, pojedziemy sobie tak wokół tego miasteczka. Co to tutaj w ogóle jest? Tutaj coś zupdate'owali. Ja do dzisiaj jeszcze nie zupdate'owałem tej gry. Także widzicie pewnie, że ja cały czas gram na tej starej wersji, bo ja się po prostu boję, że mi się coś tutaj spierdzieli. Dobra, tu jest lajka, to tutaj już w lajce byliśmy. A tu już jest granica, nie? Z Czechami, dobra. Tu już jest granica z Czechosłowacją, a nie z Czechami. Dobra, jedziemy sobie teraz tutaj. Dawaj, 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 dawaj. I tutaj musi być gdzieś ta stacja benzynowa, bo musimy się troszeczkę podreperować! o Boże, jaki ten samochód ma promień skrętu, naprawdę 6 na 10, nie? 60% promienia skrętu. Co tu jest na dole? O, tam można zeskoczyć na dół. Ale nie chcę teraz tego robić, bo nam się znowu gra spierdzieli. Widzicie? Możemy tutaj zeskoczyć na dół, ale ja tego nie chcę robić. Ja tego. O nie. Co tutaj stacji nie ma? Dlaczego tutaj stacji nie ma? Chyba, że tutaj była stacja, ale ona po prostu zleciała na dół. Wydaje mi się, że tutaj stacja była i teraz nie ma. No trudno. Dobra, robimy teraz tak, że ja przejeżdżam sobie przez tą granicę. Jedziemy dalej, trochę żeśmy znowu tutaj paliwa spalili. No sami widzicie, że tutaj nigdzie nie ma tej stacji. Tu jest Baustelle. Tu jest motel, w którym żeśmy już spali. Tu jest lajka. Lajka. Nie ma. No, po prostu nie ma. Nie ma stacji benzynowej. Widzieliście coś takiego? Żeby w mieście nie było stacji benzynowej? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem w ogóle, nie? No tutaj też nie ma. Ale bez sensu, nie? Dobra. Dawaj, co tutaj nie możemy wozić? Wozić, czekajcie. Nie możemy papierosów wozić. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi z tym znakiem. Alkohol? Aha, dobra, że jeżeli papierosy przewożę, to wtedy oni mnie mogą zatrzymać. A to jest tutaj wszystko dozwolone. No to jedziemy. Także na spokojnie, nie? Dobra. Jedziemy, Czechosłowacja już wita. Papers, please! Gdzie są moje papiery? Tu są moje papiery. Trzymaj, synek. Trzymaj, halo! Aha, muszę otworzyć przez pierwotno. Trzymaj, synek! Sprawdź, czy jest wszystko w porządku. Okej, okay, let's see here. Okej, okay, everything seems to be under order. Dobra, dobra. Muszę sobie teraz tutaj drogę wybrać. Ja jestem ciekawy, jaka ta będzie. O, jest jednak dobra droga. Zobaczcie, jest i stacja benzynowa. Mamy i stację. Tutaj przez Polskę sobie możemy nawet przejechać. Zobaczcie. Przez Śląsk. Ale jedziemy tędy. Sturowo! Jedziemy sobie teraz tutaj. Znowu się oczywiście wszystko zacięło. Dobra, już się odcięło. Odkładamy, odpalamy naszego gruchota. Dawaj. I jedziemy. Dobra. Muszę wam powiedzieć, że. Ja wiem, że ja wam tam mówiłem, że. Będzie vlog z Chorwacji. No byłem 1,5 miesiąca temu w Chorwacji. Gdzie myśmy to byli? Na wyspie Korczula. Korczula, jak to woli. I było dosyć fajnie, ale muszę wam powiedzieć, że na tej rywierze Makarskiej są trzy wyspy. Jest Brać, Chwar i Korczula. Na Chwarze byłem rok temu i było dosyć ciekawie, muszę wam powiedzieć. Bardzo mi się na Chwarze podobało. To jest ogólnie lawendowa wyspa. Na całej wyspie pachnie tam, kurde, lawendą. Jest dosyć tanio i są bardzo fajne, ciekawe miasta. Można sobie pochodzić na przykład po miejscowości Jelsa. To jest fajna miejscowość, w której mieszkałem. I było naprawdę fajnie, podobało mi się. Wiadomo, tam restauracje, jakieś sklepy, Konsumy, Tommy, nawet jest. O, nawet jest Tommy Supermarket. Także ciekawie było, podoba mi się naprawdę Chorwacja. Później byliśmy na Istrii już po raz drugi. Istria mi się też podoba. Istria jest najbardziej na północ wysunięta, taki półwysep tam jest. I tam możecie spotkać dużo Niemców, Austriaków, Włochów, ponieważ stamtąd jest najbliżej, po prostu ze Słowenii, z Włoch, z Austrii, z Niemiec. O, zobaczcie, ile tu jest skrzyneczek. Ty ja pierdzielę. Ja pierdzielę. My w ogóle po tym błocie zapierdzielamy. Na letnich oponach, zobaczcie, jak żeśmy zakurzyli wszystko, ja pierdzielę. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Pokaż, proszę. Wino? Wino, jak ja lubię wino! Jak ja lubię wino, ziom! O, tutaj mamy łom chyba, nie? Mamy łom, żeby to otworzyć. Łom. Łomisław. Dawimy tego Łomisława. Dobra, Łomisław został wykorzystany, ciekawie. Odłóż to teraz, odłóż, dobra. Co my tutaj mamy ciekawego?
O Boże, no tekstylia naprawdę takie główienko. Za przeproszeniem. No, jeszcze odłożymy tutaj. Jestem ciekawy, może gdzieś w Turcji sprzedamy te tekstylia. Może się gdzieś tam komuś przydadzą, może będą pleść znowu coś ciekawego. Dobra. Otwieramy. I co tym? Ho, 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 ho! Ale ja mam szczęście na wino! Jak ja mam szczęście naprawdę na wino w tej rozgrywce, ponieważ jak żeśmy za pierwszym razem do tej Turcji jechali, to nie mieliśmy po prostu niczego, dlatego ja byłem taki biedny. Nic nie kupowaliśmy, było naprawdę daremnie, było mega, mega super, hiper, turbo daremnie, nie? Dobra, dawaj mi to wino. Wino, wino. Wino, dobra. Jedziemy dalej i opowiadam dalej o Chorwacji. Dobra. Jeżeli chodzi o ten Hvar, to na przykład Hvar, jako miejscowość na wyspie Hvar, Hvar jest bardzo ciekawym miastem, jest bardzo wielkim miastem, jest bardzo bogatym miastem. Ja tam widziałem, kurde, jachty po 10 milionów, 20 milionów euro, nie? Także naprawdę. Widziałem też taki jacht, gdzie gościu miał nawet helikopter na tym jachcie. Także ja się zastanawiam, skąd ludzie mają pieniądze na takie rzeczy. Ale wydaje mi się, że tu jest z pokolenia na pokolenie, albo to są jakieś czarne typy, wiecie o co chodzi, na przykład nie ma domu, nie posuwa się na lądzie, tylko drogą morską cały czas, bo jak zejdzie na ląd, to może go zabiją, wiecie o co chodzi, no takie czarne typy, też może tak być. No bo po prostu, no wiecie, jak z pokolenia na pokolenie, no, tak to tutaj wygląda, ja sobie często zadaję na przykład takie pytanie, skąd ludzie mają na przykład kasę, żeby się, wiecie, jak budować, albo coś takiego, ale to jest naprawdę, no wszystko wzięte z pokolenia na pokolenie. Czy komuś się tam z pracą uda? Co tam jest? A tam jest płot, dobra. Czy tam się komuś z pracą uda i tak dalej. Także to wszystko ma sens, że jak ja głupio pierdzielę w ogóle, nie? A wy lubicie słuchać mojego pierdzielenia, nie? Napiszcie w komentarzu, dlaczego lubicie słuchać mojego pierdzielenia. I teraz tak, bo tutaj w Czechach było tak, że jeżeli tutaj stoi wagonik, to nie musimy jechać tutaj na skróty przez te tory, a jeżeli tutaj stoją wagoniki, to tam nie przejedziemy i musimy jechać tutaj prosto i łop. Ja pierdzielę, co to było? Przecież mi normalnie chyba opony wszystkie pękły. Się przebiły, nie? Masakra. Ale bez sensu. I teraz tutaj sobie pomalutko pojedziemy przez ten most, bo tutaj też jest taki zdeczka, nie teges. Uda mi się przejechać, czy nie? Uda mi się przejechać, czy nie? Proszę. O, jeszcze trochę, jeszcze kawałek. Udało mi się przejechać. Ta gra jest tak zbugowana, wy też uwielbiacie takie gry zbugowane, jak ja zresztą, sami o tym wiecie. Juniorski Bugowski. Dobra, i powracając teraz do trzeciej wyspy, która jest najbardziej na południe oddalona, jest to wyspa Korciula. No tam mi się za bardzo nie podobało, bo wyspa jest dosyć malutka, jest mało do zwiedzenia i jest strasznie droga, ponieważ jak ja mieszkałem w miejscowości Lombarda i przypuśćmy za pizzę tam 4 sery się dawało, tam nie wiem, 6 euro, to myśmy już na przykład w Korciuli musieli za tą samą pizzę zapłacić 11 euro, także to było. I to nie na Starym Mieście, tylko gdzieś na obrzeżach, wiecie o co chodzi. I na Starym Mieście też są takie ceny. Piwa są, kurde, po 4 euro, to przecież u nas nawet na Volksfestie, właśnie dzisiaj chyba się przejdziemy jeszcze na Volksfest, czyli na święto piwa, na święto ludu się przejdziemy. I nawet na Volksfestie nie są takie drogie piwa, bo co prawda to piwo tutaj u nas na Volksfestie kosztuje 7 euro, ale one jest litrowe. Czyli po 3,50 powiedzmy, tak? No a oni tam sobie życzyli 4, 4,50, nawet 5 euro za półlitrowe piwo, także coś tu jest nie teges z tą Korciulą. Taka malutka troszeczkę ta wyspa, nie było czego tam zwiedzić. Ogólnie to jest dobra wyspa dla rowerzystów, czy dla kogoś, kto lubi na motorku jeździć, czy tam na przykład na quadach, no to wtedy się opłaca, ale myśmy nie mieli możliwości wypożyczenia sobie quada, no bo wiadomo, jesteśmy z Suzy, z naszym psem i nie zostawimy jej na apartamencie, czy tam w hotelu. O, wpadłem w poślizg, czyżby coś się stało z moimi oponami? Nie, jednak nie. A że psa też nie weźmiemy do takiego quada, no to żeśmy nie wypożyczyli, ale podejrzewam. O, tutaj mi się wydaje, że teraz będziemy musieli przejechać sobie tutaj przez ten most, bo tutaj już tego tutaj nie ma. I widzicie, tamten most jest chyba zepsuty, także jedziemy sobie tutaj. O Boże, o Boże, o Boże, jak my tutaj przejedziemy, nie? Bez kitu. Jak my sobie tutaj przejedziemy teraz, nie? Na szczęście na razie się nic nie dzieje, ale wydaje mi się, że to przez te butelki, które tutaj tak sobie skaczą w tym samochodzie, powodują, że nasz gruchot za chwileczkę się zgruchoci. Nie, co ja powiedziałem, zgruchoci. Nie jako zgruchoci, wiecie, jak gruchotka, tylko po prostu on się zepsuje, nie? Coś takiego. Jedź, gruchot, jedź, jedź, zobacz, już naprawdę, już czarno jest. Już jest czarno pod maską, musimy kupić czym prędzej. Oh no, już się naprawdę rozpierdzielił na maksa. Nasz silnik się już kopci na czarno, ale z tego co wiem, to nic się. Paliwa nie mamy. Okej, dobra, już się przestraszyłem.
Ja już się przestraszyłem, że tutaj coś się więcej stało, bo właśnie chciałem powiedzieć, że nawet... O, nie to. Nawet jeżeli sobie jeździmy... Dlaczego on tak podskakuje? Nasz gruchot znowu ma Parkinsona, nie? Bez kitu. Właśnie miałem wam powiedzieć, że nawet jeżeli... Masakra. Nawet jeżeli... się kopci na czarno na tym naszym łonym z podmaski, to i tak się nic nie stanie. A tutaj nagle auto stanęło. Ja się teraz tak przestraszyłem. Bez kitu. Dobra, zaśmiecimy troszeczkę środowisko. Ja tego nie robię w prawdziwym życiu, żeby nie było, żebyście teraz nie pisali hashtag to juniorski śmieci. Tylko po prostu ja to zrobiłem w grze, bo nie mamy po prostu na to miejsca. Wiecie, o co chodzi, nie? A tutaj i tak nie ma koszy, nikt nie zwraca uwagi na środowisko, także ja sobie pozwolę tutaj wrzucić tą pustą butelkę po oleju, w dodatku jeszcze po oleju, na środku ulicy. Na ulicy, no na kurde jakimś pustkowiu, na jakieś, widzicie, to są... Błota jest pełno wszędzie, nie? Dobra, więc tak, Chwar wam polecam. Naprawdę bardzo fajna wyspa, fajna miejscowość, w ogóle pięknie, fajnie i tak dalej. Można naprawdę jechać po tej wyspie i czuć cały czas kurde lawendę. Korczula, jeżeli ktoś woli sobie tylko po prostu pojechać i odpoczywać i leżeć na plaży i nic nie robić, to jest wyspa idealna dla niego. Ale na Braci też było fajnie. Braci też jest bardzo fajna, ponieważ znajduje się tam Widowa Góra, czyli najwyższy szczyt adriatyckich wysp. Ona się znajduje na około 768 metrów nad poziomem morza. Coś takiego, jeżeli się wejdzie na tą wielką górę, 700, to nie jest wielka góra, wiecie jak, bo na przykład Tatry tam mają 2000 czy Alpy i tak dalej, nie? Ale jeżeli się wejdzie 768 metrów nad poziom morza, a to jest oddalone 5 km od morza, to naprawdę robi wrażenie. Ta góra jest wielka, wydaje się wielka. Jak się wejdzie na samą górę, to naprawdę się rozprzestrzenia piękny widok na wyspę Chwar i na wyspę Korciula, bo to są w takim trzyrzędzie, nie? Brać, Chwar, Korciula. Także muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest dosyć ciekawe, nie? Dobra, ja sobie tutaj herbatkę piję, bo naprawdę jakoś się tak przeziębiony czuję. Chyba muszę sobie wziąć jakąś tabletkę. Bo już jest po prostu lipa. Widzicie, przyjechałem kurde z wakacji, żeby tutaj wam ponagrywać, a za chwilę przestanę nagrywać, bo będę chory. Nie, oczywiście, no widzisz, tutaj się znowu to zacięło. Tu się znowu zacięło, nie, bez kitu. Dobra, wiecie co, ja sobie może wezmę te buty. Za ile to się sprzeda? Za zero. To się sprzeda za zero. To nie może tak być. Musimy sprzedać, wiecie co musimy sprzedać? Sprzedamy sobie te wino tutaj. Bo nie wiem, czy będę mógł wieść do kolejnego państwa. Gdzie jest czwarte wino? Gdzie jest czwarte wino? Halo? Gdzie jest czwarte wino? Nie wiem, gdzie jest czwarte wino. W ogóle też powiedzieliście mi, że możemy troszeczkę zhakować tą grę, ponieważ jeżeli my podajemy tutaj te rzeczy, raz, dwa i trzy, to my tutaj możemy jakoś wziąć te rzeczy stąd. Jeszcze raz jej tak jakby to sprzedać. Ale mówiliście, że jakoś się tutaj skacze, ale no ja tutaj na przykład nie umiem skakać w tej grze. Nie umiem tutaj skakać, zobaczcie, no nie da się po prostu tego wziąć. O, ja się teraz przestraszyłem, że coś tutaj więcej stało. Dobra, my sobie weźmiemy teraz też to. O, weźmiemy sobie dużo. Wiecie w ogóle, co to znaczy chowno olej? Gówno olej. Chowno po czesku, czy tam czechosłowacku, oznacza gówno, bez kitu. Czajcie to? Masakra. Ej. Ile to kosztuje? 5 tylko, czy ile? Że to jest takie kurde tanie. Masakra. Dobra. I teraz tak, co tutaj jeszcze możemy sprzedać? No niczego nie możemy sprzedać, nie możemy się nawet zatankować do końca. My sobie kupimy jeszcze... No widzicie, nie ma tej czwartej butelki, a szkoda. Nie ma tej czwartej butelki. O Boże, jak ja już zaś mam opony, nie? Po jeden, nie? Naprawdę. Ale zrobimy to dopiero przed kolejnym państwem, my dojedziemy sobie już na takich oponach. Bo dojechać dojedziemy. Tylko, że może być kiepsko z tym silnikiem, ale skoro mamy aż tutaj cztery... To jest masakra, nie? Jeżeli mamy tutaj aż cztery... Dlaczego mi się to tak zacina w ogóle wszystko tutaj teraz? Masakra. Jeżeli mamy aż cztery... To możemy odłożyć. Cztery... skrzynki naprawcze, to my się możemy na maksa naprawić. Bez kitu. Dobra. Jeszcze zarobiliśmy na tym. I teraz tak, no jak się tutaj bierze te... butelki z powrotem? No jakoś się tutaj powinno dać. Chyba, że... Mówiliście coś tam o oponach, chyba coś takiego. Napiszcie mi w komentarzu, jak zrobić tak, żebym ja po prostu tutaj ściemniał w tej grze, tak żebym zarobił... Jak zarobić w 5 minut 1000 marek, no? Weźcie mi, napiszcie w komentarzu, bo wiem, że wy wiecie lepiej. Jeszcze sobie to kupimy. No nie! Olej. Zdenerwowałeś mnie, olej, bo zapomniałem całkowicie o tym oleju. I teraz się... O,
Teraz, no otwieraj, otwieraj. I teraz sobie musimy kupić jeszcze ten olej. Dobra. I za chwileczkę się będziemy tutaj naprawiali. No jeżeli chodzi jeszcze o tą wyspę brać, to sobie, co tutaj dużo jeszcze powiedzieć na ten temat. Jest widowa góra, jest taki róg, taki złoty róg. On się nazywa. Też jest ciekawy, bo ogólnie Chorwacja to wiecie, jak same płyty i tak dalej, jest tak... Nie, że szaro, ale jest bardzo dużo klifów i tak dalej, a ten złoty róg naprawdę jest złoty i to bardzo fajnie wygląda. Miejscowość Bol jest dosyć ładna. Tylko wydaje mi się, że w sezonie będzie droga. Mamy się teraz też tak troszeczkę poza sezonem byli. Cik. Cik. Tutu. Jeszcze możemy się troszeczkę naprawić. Jedziemy. Citut. 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 O, jeszcze się mogę naprawić. 4 razy. Czasami się można 4 razy naprawić, a czasami 3. Napiszcie mi, od czego to jest zależne. 2. To jeszcze musimy naprawić. O, 3. Jeszcze tutaj możemy, nie? 1. 2. I wszystko naprawiliśmy, zobaczcie. I jeszcze nawet mi zostało. Jeszcze nawet mi zostało. Jest tutaj jeszcze coś do naprawienia. 3 na 3. 4 na 4. 2 na 3. O. Jak można plastikowy taki kubełek sobie naprawić za pomocą klucza, bo to było troszeczkę głupie teraz. I tutaj wejdzie 4 litry wody, wow, 4 litry wody. Ile kosztuje woda w ogóle? Pewnie po markę albo coś takiego. Chowno olej, gówniany olej. Ile kosztuje? Dawaj mi to. A nie. No ile to kosztuje? 5? 10? Chyba, że to jest prawdziwa woda do chłodnic. To tak też może być, nie? Tekstylia, widzicie? Wydaje mi się, że tekstylia, nie wiem kurde gdzie to było. Ale możemy sobie to kupić, zobaczcie, przecież to kosztuje 0. Zero. Widzicie, to jest discount. To my tego bierzemy na maksa, zobacz. 0. Ja wcześniej nawet o tym nie pomyślałem, żeby kupować tutaj takie rzeczy, jeżeli one i tak są za... Aha, bo tak czy siak chyba muszę jej portfel pokazać. Okej, dobra. Już się przestraszyłem, że znowu grę zbugowałem. A to po ile tu jest? To też jest po 0. Wiecie o co chodzi? Jeżeli ja sobie tutaj to wezmę i to kosztuje 0, ja to później pokażę, przypuśćmy w Turcji, to będzie po 10, to będziemy miliarderami, naprawdę. W krótkim czasie, to jest właśnie to, o czym powiedziałem na początku odcinka. Jak być miliarderem? Skąd ludzi stać na takie rzeczy? A oni tak pewnie robili. Jeździli sobie z kraju do kraju, kupowali tutaj za darmo w gównianym oleju coś. Nie? Wywozili to gdzieś indziej. I tak się dorobili. Ja pieprzę głupoty, nie? Jak wy możecie tego słuchać, nie? Powiedzcie mi, jak wy możecie tego słuchać? Dobra. 0? Gdzieście 0? Wszystko jest za 0. Ile tutaj jest w ogóle litrów tej wody? Mam nadzieję, że tutaj będzie z 2 litry, żebyśmy sobie dolali już na maksa tutaj. Puk. Zero! Dopiero litr się wlał? To jakie to były buteleczki? Pół litrowe? No już 2 mam. Dobra, to były litrowe butelki. Dobra. To były litrowe butelki, dobra. Bierzemy teraz... Pożyczymy sobie te kubełki tutaj. Kubełki, te koszyczki. Żebyśmy mogli sobie poukładać sobie te nasze rzeczy tutaj. Tą tekstylię, zobaczcie. 3. Ej, dlaczego to się przesuwa teraz? Dlaczego? Dlaczego to tak jedzie? Co się teraz z tym stało? Że to musi tak jechać, nie? Ja muszę wam powiedzieć, że na tą grę potrzeba tyle czasu, że to jest maraz, nie? Dobra, bierzemy kolejny raz. 2, 3. Wejdzie jeszcze więcej? 2, 3. Oczywiście! O, no oczywiście, czekaj. Tak? Oczywiście. Oczywiście. 2, 3. Oczywiście. 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 I to już chyba będzie na maksa. Tak mi się coś wydaje, nie? Dawaj to. Dobra, no to wstawimy to sobie tutaj. Proszę panią, my sobie pożyczymy ten koszyk tutaj. Albo raczej ja sobie pożyczę ten koszyk, bo kiedyś jeździłem z wujkiem, ale wujkowi się już jeździć nie chce. Bo jeżeli macie to za darmo, to ja to za chwilę sprzedam w innym kraju. A do tego kraju jest 20 km. Także... Back off, suckers! Ja to tutaj mogę jakoś wstawić? Czy byśmy zrobimy sobie miejsce? Ja sobie wstawię takie skrzyneczki, ja nie wiem czy to...
będzie tak można zrobić. Czy to będzie w ogóle możliwe? No ale sprawdzimy. Kurde, my mamy tyle tego sztofu, nie? Tyle tej tekstylii. Peleny tekstylia, naprawdę, bez kitu. Możemy to tutaj wstawić? Nie, 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 nie można! No! Ja nie chcę tej opony tutaj brać, no! Jak mnie ta opona irytuje! Nie można! Ale scena, no to dobra, no to bierzemy to tak ze sobą. Proszę panią, jak... Pewnie będzie tak, że ja zabiorę to ze sobą. I mi to pewnie zniknie i znowu będę miał śmieci w bagażniku, jak to miałem za pierwszym razem, gdy graliśmy w Jellopy. Pamiętacie, miałem takie śmieci w bagażniku, które sygnalizowały, że jesteśmy złodziejem i nie możemy tego kraść, czy coś takiego. Czy mogę to wziąć, mogę to podnieść, proszę, mogę! No dlaczego to mi robisz? Dlaczego mi coś takiego głupiego robisz, no? Okej, dobra? Ja! Grę mi wywaliło, no! Das habe ich nicht verstanden. Dlaczego? Co się dzieje teraz? Dlaczego się Cortana załączyła? Jest, jest, dobra, działa, działa. Działa. Ty, Cortana! Hej, Cortana! Ho! Dlaczego ona mi się załączyła? Jaka ta Cortana jest głupia, nie? Ale jaja, ale... No! Gdzie to jedzie? Gdzie to pojechało? Ej, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, bo ja teraz byłem... Jest dobrze! Troszeczkę jest głośno. Ale chyba możemy jechać. Jedziemy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie jest teraz drugie pudełko, ale tutaj spadło. Już się przestraszyłem, mówię, gdzie to kurde jest, ty? Dobra. Zabieramy to ze sobą. O, ja to mogę w ręce trzymać. Nawet nie wiedziałem, dobra, no to jedziemy. Z jednym pojedziemy, mam nadzieję, że drugie się nie... O Boże. O Boże, o Boże, jaki tu jest naprawdę promień skrętu minus 4. No patrz, przecież ja tutaj w ogóle skręcać się umie. Co tutaj się dzieje w ogóle? Bez kitu, nie? Lajka, ja nigdy bym nie chciał taką lajką jeździć, nie? Lubię też stare samochody, ale jakoś w obecnym czasie, no, nie potrafiłbym chyba jeździć takim samochodem, nie? Chcielibyście jeździć taką lajką, która naprawdę dudni jak maraz jakiś? Ej, czekaj, ja sobie to wezmę do ręki. Żeby to tak nie jeździło, dokładnie. Jeździmy, mamy dwie ręce zajęte, bo mamy 12, tak? 6, 12, 24 nawet tekstylia mamy. Zobaczcie, 70 km do Sturowa. 24... tekstylia, mamy dwa pudełka i z jednej i z drugiej strony trzymamy i prowadzimy lajkę. Tego jeszcze naprawdę nie było, nie? Naprawdę, mam nadzieję, że... My teraz chyba w ogóle do Rumunii jedziemy. Nie, do Hungarów. Mam nadzieję, że w gazecie będzie pisał... O kuźwa mać! Mam nadzieję, że w Hungarach się spaliła jakaś tam fabryka z tymi tekstyliami i będą to potrzebowali ode mnie, bo wiem, że w niektórych krajach tak jest. Ja teraz nie wiem, co było w Czechach, co oni teraz tutaj potrzebowali. Chyba wino, dlatego żeśmy tak... Droga, sprzedali to wino. O, jesteśmy! Jesteśmy już w Sturowie. Zobaczcie, patrz. Wow! Wow, Jezus Maria! Jezus Maria! O, fuck ty! O, fuck! Mam okno otwarte, żeby nie było później, że jakiś sąsiad się tam denerwuje, że ja tak krzyczę. O nie! O nie, mamy flap, flak, albo panę, jak kto woli. Po śląsku, po polsku i po niemiecku. Mówiliście też, że jak przyjdziemy na czerwonym, to dostaniemy mandat. Rzeczywiście dostaliśmy mandat. Magia Roszak, dobra, jesteśmy już w Magia Roszak. Ja jestem ciekawy, komu się płaci ten mandat. Dup. Komu się płaci ten mandat? Bo z tego co wiem, to on mi się wcześniej wykasował tak jakby, tak? Dobra, tu mamy motel, a gdzie jest stacja benzynowa? Tutaj, może na stacji się to sprzeda teraz. Bo i tak musimy sobie zmienić, ale to dopiero w następnym odcinku sobie pozmieniamy tutaj. A nie, ile to jest warte? Czekajcie, bo tutaj już mi będzie pisało, ile to jest warte. To jest na razie nic warte. Może w Magia Roszak będzie bardziej warte, że tak powiem. Jedziemy do motelu, przeczytać w gazecie, czego będą tutaj potrzebowali.
jeżeli będą na przykład więcej potrzebowali tego, tej wełny, no to przecież kupimy sobie tutaj jeszcze na stacji i ją sprzedamy 17 razy drożej na Madziarach. Na Magia Rosjak, czy jak to się tam nazywa. Magia Rosjak. Dobra. Tylko, że tak, że jeżeli ja teraz... Czekajcie, bo... Nie, no gdzie są te moje rzeczy? Zostawiłem je tam, naprawdę je tam zostawiłem, no to dobra. To ja się teraz tutaj przejdę, wpakujemy je do samochodu, żeby nie było, że one mi po prostu znikną, bo... Może tak też być, że my się jutro obudzimy i... Głupie rasiole, hajduki obsrane. Południowo-bałkanowcy. Północno-bałkanowcy. Mi to kurde ukradną, no, bo tu już jest Czechosłowacja. Tutaj walczą o to, żeby się podzielić. Tu już są Madziary, tu już też gadają w języku UFO. Także też może być dosyć ciężko. Zobaczymy, co będą tutaj teraz potrzebowali, nie? Dobra, bierzemy to. To tutaj niech będzie. Mówiliście też, że żeby nie pakować tak rzeczy do tego samochodu. Bo wtedy nasz samochód się tak jakby psuje, ale ja to mam po prostu gdzieś. Ja to mam po prostu gdzieś, jak chcę dojechać takim gruchotem, który już jest naprawdę mega rozwalony. Zobaczcie, tutaj te błotniki, wszystko. To jest wszystko rozwalone, nie? Żeby za chwilę nie było, że się gra zatnia, bo coś takiego. O, 20! Dlaczego tak mało? 20. Dobra, co tutaj piszę w gazecie? Co tu piszą? Alkohol! Alkohol! Bennett in Hungary. O nie! Odłożyłem znowu tutaj ten obstrany nasz portfel, z powrotem odłożyłem do schowka, no. Otwieraj te drzwi, nie denerwuj mnie. Dobra. Teraz tak, lecimy sobie tutaj. Kupujemy sobie tutaj. Pięknie, fajnie, pięknie, high again. Dobra, 20, to nie jest aż tak dużo 20, już tutaj się spodziewałem, że będzie kosztowało 25. A nie, bo to jest dopiero... No nie, no, w Czechosłowacji było 20. Teraz powinno być 25. A tu dalej nic. Nic. Nic, po prostu nic, nie? Po prostu nic. Dobra. O, jest! Mamy 20. Dobra, jest fajnie, jest pięknie. Jest kolejne 20! Proszę bardzo, i tu jest nasz pokój. To jest nasz chyba pokój, nie? Jaki był ten nasz pokój? 2C, no tutaj. No to wsadzaj żeś dziurkę do klucza, no. Klucz do dziurki! Klucz do dziurki. Dobra, zamykamy. Idziemy spać, bo już i tak tutaj niczego nie zdziałamy. Ja mam nadzieję, że wam się ten odcineczek z gruchota podobał. Zobaczcie, dzień 11, my już jesteśmy tak bogaci, naprawdę już mamy tak zupgrade'owany samochodzik, że ja bym chciał naprawdę mieć wszystko. 87 marek mamy. 87 marek. Muszę tutaj jakoś skombinować, żeby tego było więcej. Możliwe, że na stacji sobie kupimy jakiś tam większy alkohol i go sprzedamy na Madziarach, żeby troszeczkę zarobić na tym, nie? Dobra. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę. Dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!